Czujecie ten stres w powietrzu? Dzwoni, on do mnie dzwoni, on do mnie dzwoni, odbieram. Halo? O, halo, jesteś? Siemaneczko, nie? Witam, udało się, no, połączyć. Słychać mnie, tak? Dobrze? Słychać cię tylko troszkę niewyraźnie. Ja sobie podgłośnię. Co? Bo mam mikrofon taki nowo ksencji jeden. Nie, spoko, ja sobie podgłośnię i będzie okej. Okay. Od razu to tak. Nie, ale to co wyszło, no niedawno po prostu mnie rozwaliło to tam. Spoko. Nie ma problemu. Dobra, chyba jak coś, ogólnie to tak, live'a mam, nie? Jak coś? No wiesz. I ten, sprawa jest taka, że jak będę, wiesz, bo tam na pewno ma jakąś klauzulę podpisałeś z telewizją, więc jak zadam jakieś pytanie, nie chcę cię na minę wjebać, nie? No, to pewnych rzeczy nie mogę mówić. Tak. Na przykład o wynagrodzeniu, czy o tym, co nie było za bardzo pokazane w telewizji, nie? Kurwa, no, to było takie jedno pytanie, ale to dobra, to dam radę. W każdym razie masz świadomość, tak? Co możesz mówić, czego nie możesz mówić? No tak, no mam świadomość tego. Dobra, dobra. I jakbyś mógł jeszcze tak bardziej do mikrofonu mówić, to już będzie w ogóle fajnie. Jeszcze go może przesunę. No, już bardziej się go nie da przesunąć. Dobra, nie, no to okej, nie? Bo nie wiem, jak tam w domu siedzisz. I teraz tak, ja może powiem dla tych, co nie wiedzą. Ty wystąpiłeś w programie TTV, który się nazywa, tylko właśnie kurwa, czekaj, Wyjadacze. Wyjadacze. Tak, to jest gwiazda telewizyjna, moi drodzy, to jest, nie jest byle kto. I teraz takie pytanie mam od razu na początek. Jak to się stało, że ty wystąpiłeś w tym programie? Ja lubię siedzieć na tych portalach randkowych typu Badu, Sympatia i Wyczajem. Taką dziewczynę i do niej napisałem, żeby chciała ze mną pogadać, nie? Poznać i od razu napisała, że ona jest redaktorką z TTV i przygotowują ten program randkowy. Co ty gadasz? Dostałem zaproszenie, żeby wziąć udział w castingach, tylko to było, wiesz, pandemia i oni to wszystko online robili, nie? Kilka tygodni takich castingów online, głównie z nią rozmawiałem, musiałem, no trochę ciebie przełamać, bo byłem tamtym czasie bardzo nieśmiały i w ogóle ciężko mi było się uśmiechać i ona to zauważyła od razu, nie? Wszystkiego próbowała, ja byłem tak zestresowany, bo wiedziałem, że ona to ma nagrywane i później będą mieli to oglądane. Czyli poczekaj chwilę. Siedzisz sobie na padu, gadasz z dupeczkami i nagle jedna mówi, że pracuje w telewizji i czy byś nie chciał wystąpić, tak? No tak, dosłownie tak było. Ja pierdolę! Ty, a poczekaj, ty, gdzie ty mieszkasz? Bo ty chyba gdzieś na Podkarpaciu, nie? No, Podkarpaciu, Przemyśl. No, a ja z Rzeszowa, to blisko. O. No, dlatego wiesz, oglądam ten odcinek, a tam jedna baba na siłowni mówi, że jest z Rzeszowa. No tak, ale później już nie miałem z nim kontaktu. Nie, no to... to już poleciało to torpedą. Wiem, wiem. Okej, okay, czyli generał, a tak z ciekawości, Tindera używasz czy nie? Na Tinderze mnie zbanowali. Podejrzewam, że oni banują każdego, kto nie przedłuży subskrypcji. Nie! Ja raz kupiłem, nie chciałem przedłużyć i zaraz bana dostałem. Nie, bo ja też miałem suba. Tego Tinder Golda, nie? No. Nie. Nie wiem, którą w każdym razie oni mnie później zbanowali i się zapytałem dlaczego. Nie chcieli gadać, to ja podejrzewam, że no to oni chyba czyszczą tych, co nie mają subów. Nie, no nie właśnie, bo ja powiem ci, że też się na nich obraziłem, nie przedłużam i ja bana nie dostałem. Ja dostałem bana raz, bo udawałem 12-latkę na Tinderze, bo szukałem pedofilów. Ale, a może wyzywałeś te baby, czy nie? To nie, tam chyba, o ile mnie pamięć nie myli, to na Tinderze chyba nie może nikogo pisać, zanim ta osoba... Zanim z tą osobą cię nie sparuje, nie? Nie masz tak. Tego golda, bo tak. Nie możesz pisać normalnie. Nie, normalnie pisałem, tylko chyba ktoś złośliwy. Wiesz jak to jest, nie? Czasem pod pierwszą konta byle co i później człowiek leci na dół. Wiem, no tylko myślałem, że jak dostajesz reporta, to jest weryfikowane. Nie jestem sobą, nie? Nie wiem czy za to, bo w ogóle oni nie chcą tłumaczyć, dlaczego mamy danie. I w każdym razie takiego perbana dostałem, że nie mogę na maila to robić, tego konta, a ja mam powiązany z Facebookiem. Aha, rozumiem. Aha, czyli co, sobie śmigasz Badu i Sympatia, tak?
Mam już sympatię, jeszcze tam jakieś fotka chyba jest. O, jeszcze fotka istnieje. Okej. Mają to do siebie, że jedno, co ma ograniczone, na przykład fotka do pisania, to na Badu możesz pisać, jeżeli ktoś ma tą opcję włączoną, nie? A Badu na przykład nie możesz dawać tych serduszek nieskończonych na trójkącie, a na okay. fotce możesz. Okej, okay. A jeszcze takie pytanie. Ile masz lat? Ja 29 i za miesiąc będę miał 30. O kurwa, to powiem ci, że to tak jak ja. A powiedz mi teraz tak, ile masz wzrostu? Bo widzieliśmy tutaj w programie, że jesteś dosyć niski. Metr ile, bo coś nie słychać? 160 albo niżej, to że jestem trochę gruby właśnie. Aha. Na to wpływa, nie? Okej, 160, 30 lat, w porzo. I powiedz mi, rodzinny biznesik sobie prowadzicie, tak? Tam z mamą? No taki kiosk mały, nie? Kiosk macie. Wiem, bo moja babcia też miała, więc jakby ogarniam te tematy. Dobra, a powiedz mi tak, miałeś jakieś kobiety w swoim życiu? Związek, coś ten? No, jeden to z tą, co mnie zostawiłam na zakonu, więc on się faktycznie może nie liczy. Taki na odległość, później taki o, przelot ten kilkudniowy. Później mi się okazało, że niektóre bo są ze mnie durnia zrobić, albo... No, mówiły to dosyć poważnie, więc nie wiem, czy to robiły sobie, a nawet jeśli to bardzo słabe, że chętnie by ze mną sypiały, a nie były. A ja, może niektórym to się wydaje głupie, ale ja nie pozwolę się traktować jak grzecznie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czyli mówisz, że w twoim dobrze. Życiu kobiety no, próbowały cię wykorzystać. Sorry, nie chcę z tobą być, tylko z tobą sypiać. No to dlaczego facet ma się inaczej czuć, nie? Ale laski chciały z tobą sypiać? No sobie ale wprost mi powiedziała, że nie chcę ze mną być, no to... Aha. Sorry, ale na czym to ma polegać właściwie, że co ja będę na ich zawołanie? Okej, ale to mówisz, że kobiety chciały cię oszukać, tak, w twoim życiu? No, oszukać albo robić takiego, no wiesz, jak facet jest zapatrzony w kobietę, to ona potrafi... omotać go. ...winąć w okolicę i robić, co chce. Mhm. Ja też sobie na tym nie pozwolę, bo... No bo nie. Okej, dobra. A wracając jeszcze na przykład do programu. Mówiłeś, że casting przechodziłeś, tak? Żeby tam się dostać. Rozmowy z redaktorką były takie. Dobra, i na przykład no, możesz zdradzić, nie. czego cię pytała? No głównie o moje życie, nie? O te właśnie takie, które teraz pytasz, o przygody z dziewczynami, nie? Aha. No pracy też. Okej, okay, a powiedz mi, że tak powiem, no bo ten ile trwało nagrywanie tego odcinka, tak? Bo dla nas to było 40 minut, ile to rzeczywiście było nagrywane? Ponad 7 dni z przerwami. O, ponad tydzień cię męczyli, tak? I ile tak dziennie na planie? No, po kilka godzin. Okej, czyli mówiłeś... Mówiłeś, że nie możesz mówić dokładnie, ile ci dali pieniędzy za to, ale rozumiem, że jakieś wynagrodzenie otrzymałeś. No na pewno, no, każdy uczestnik, który występuje w telewizji, te wyjadacze, tam jeszcze teraz robimy ten projekt KUP i tylko nie wiem, oni dostali, ale na pewno jakieś wynagrodzenie mienne. Okej, okay, a możesz powiedzieć, czy to jest wynagrodzenie porównywalne na przykład z minimalną krajową, czy to jest wyższe? Porównywamy. Okej. Coś takiego. Dobra. I teraz tak, może jakieś pytanko od widzów, które tutaj mam na grupie. Poczekaj. Zapytaj go, czy miał jakiś scenariusz. Miałeś scenariusz, czy byłeś stuprocentowy sobą? Ja... Mówili ci, co masz mówić? Sceny przygotowane przez... Nie. Sam na żywo szedłem. Ja nawet nie wiedziałem, co będzie w danej filmie za minutę, wiesz. Szedłem i od razu musiałem się dostosować, nie? To było dla mnie też dobre, bo ja strasznie byłem nieśmiałym człowiekiem i dla mnie, jak występowałem na jakiejś akademii w szkole i musiałem patrzeć, wiedząc, że na mnie patrzy ponad setka osób, ja muszę coś powiedzieć, to mną telepało, nie? Ja mam tam to samo. Kompletnie ludzi nie znam. Jestem sobą, nie? I to zresztą było widać. Cały czas były kamery na
na mnie, że jestem cały spocony, czerwony, no to też było fakt, że to było mlecie nagrywane, nie? No to wszystkie na dworze, temperatura i tak dalej, nie? A kiedy to było nagrywane w ogóle? No w lecie. Rok temu? Lipiec, czerwiec, lipiec, tak. Aha, o kurde, to nawet... A, dobra. A czy miałeś, bo tutaj jak oglądaliśmy wczoraj, to chyba było ten odcinek, to tutaj widzowie mówili, że jakby próbowali się z ciebie śmiać w tym programie. Czy to odniosłeś takie wrażenie, że oni jakoś cisnęli z ciebie bekę, czy byli tak w porządku? Tam cała ta produkcja. Nie zwracałem uwagi. Ja tam poszedłem praktycznie w prawdę i na żywo, bo po co ja mam udawać kogoś, kim nie jestem, nie? Ja mówiłem, fajnie byłoby tą, zdobyć ten numer tej dziewczyny, ale to mi o to chodzi, nie o to chodziło. Dobra, ja musiałem... a właśnie, a w jakim celu poszedłeś do tego programu? Dla pieniędzy, czy żeby ci nauczyli cię podrywać, czy może myślałeś, że znajdziesz dziewczynę z bomby tam? Wiesz co, ja ogólnie tam poszedłem, żeby coś zmienić w swoim życiu, bo już byłem w takim momencie, że czasami się czuję, że jeżeli się czegoś nie zrobi, to później będzie jeszcze gorzej. Że są takie punkty przełomu w życiu. Wiem. No. I u mnie to było. Ale co, coś jakaś co się wydarzyło, że zdecydowałeś się wziąć udział w programie? Ja się ogólnie czułem bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Dołowało mi praktycznie wszystko, nic nie wychodziło. Myślałem, kurde, no, ja się staram z tymi dziewczynami jakoś do niej zagadać. Wiesz, no, dlaczego to cholery mi nie wychodzi, a nie tak, nie? No jak dostałem tą szansę, no to pomyślałem, no to dlaczego ktoś, kto patrzył na to z boku, widział, jakie błędy robię, dlaczego miałbym go nie posłuchać, nie? Mhm. Ja byłem pewny, że mentorem będzie facet. Ja też! I wychodzi ta baba, mówię, ja pierdolę, no babę mu dali? A jeszcze ja nie mogę. Jeszcze... Ja jestem rozgrywającym autem, podjeżdżę, gdzie ja nie mam prawa jazdy. A powiedz mi, bo jeszcze było takie pytanie od widzów, czy to auto było wypożyczone, czy to było Klaudi? To było na torze. Tak, ja widziałem, że na torze, ale to aha, czyli ty, wypożyczone, nie? Było wypożyczone. Tak, też myślałem. Słuchaj, ja rozmawiałem z tą Klaudią i ona mówiła, że oni do niej napisali, że to nie jest żadna specjalistka od podrywu, tylko oni po prostu do niej napisali. Bo nie wiem, ile ci Klaudia mówiła, ale oni szukali tak samo jak tych osób, które potrzebują tych mentorów, tak samo mentorów szukali wśród właśnie tych popularnych z Instagramu. No, w pierwszym odcinku ten facet był, nie? On jest tam jakimś, nie wiem, aktorem? Nie aktorem, tylko jakimś... Skądś go kojarzyłem, ale tak właśnie nie za bardzo. Czyli tam no, po prostu nikt nie jest specjalistą podrywu. Do mnie to rozwaliło, jak on w pierwszym odcinku, bo ja oglądałem, że on od paru lat nie jest z kimś, a jest obgadany. To znaczy, wiesz, no może jest, ale tak trochę... Znaczy, on mówił, że jest szczęśliwym singlem, nie? No, no to 8 lat, czyli... Tak, nie? I powiem ci, że da się być. Da się być. Myślę, że on ma jakieś przygodne romanse, na pewno. Oczywiście, że tak. I tobie też tego życzę. Pytanie z czatu tutaj z live. Czy program dał ci rozpoznawalność w swoim mieście? No tak, bo było tak, że ludzie do mnie podchodzili. Ej, to ty byłeś w tej telewizji, super. W ogóle też ostatnio ktoś do mnie podszedł i mówi, że oglądał, że strasznie mu się podobał ten odcinek właśnie. Było nawet fajne, takie, że obcy ludzie podchodzą, bo widzą mnie. Była taka sytuacja, że wracałem z miasta i po drugiej stronie jakaś dziewczyna na mnie się popatrzyła i wybiegła chyba po swoją mamę i pokazywały mnie i szukały w telefonie. Chyba tego zjadzono, że to ja, nie? O proszę, no to dobrze. Więcej osób do mnie podchodziło po premierze w telewizji, a nie w internecie, bo w playerze było tydzień wcześniej. A, wcześniej było, tak? Okej. Okay. Bo player ma to tydzień wcześniej odcinki wrzuca. Dobra, i no dobra, poszedłeś do tego programu i jak myślisz, dał ci, po tym wszystkim już, dał ci coś? Ten program, skorzystałeś na czymś? Zmieniło się coś w twoim życiu? Na pewno to, że jestem bardziej otwarty na ludzi, że łatwiej mi z nimi rozmawiać.
gdzieś na ulicy czy coś. To nie jest tak, że już jak kiedyś chodziłem tak ze spuszczoną głową wzrokiem, jakby nie chciał na nikogo patrzeć, teraz idę przed siebie, patrzę. No po prostu pozuję się ludziom, tak? Już zwracam bardziej uwagę na to, co mam na sobie, na fryzurę. Mogę tą fryzurę z programu to cały czas, codziennie mam. Tak, zajebiście, dobrze się tam odjebali, no. Byłeś bardzo podobny do Daniela McCalla, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to. Proszę? Ja od razu, jak był ten rzut z tej metamorfozy, to ja mówię tak, Daniel McCall, nie wiem, czy widzisz w siebie, znasz takiego gościa? No, kojarzę, oglądałem parę jego streamów, ale mi się bardziej ta fryzura skojarzyła z, nie wiem, czy ty lubisz fantastyka? Zależy. No taki serial brytyjski, Doctor Who, i tam taki aktor był, i on miał tą fryzurę przez kilka sezonów i ja to strasznie zapamiętałem, że ja bym chciał taką fryzurę mieć. To ja seriali nie oglądam, ale dobrze cię tam zrobili, no to jak sobie tak śmigasz, to bardzo fajnie. Poczekaj, sobie tutaj czat przeczytam, czy jakieś pytanka. Ten kolega jego to był prawdziwy, czy jakiś podstawiony, bo tak go zjechał. Ten kolega taki wystąpił w odcinku, ale to chyba był taki prawdziwy, nie, kolega? Tak, no ta rozmowa trwała dłużej. I, no i on powiedział, że on nie widzi tej zmiany. Nie? Ja mówię, no jak, co masz zobaczyć, jak to dopiero się dzieje, nie? Ja wkurwiłem porządnie i dostałem regularnej furii. Ja nawet nie pamiętam, kiedy wyszedłem z tego swojego mieszkania na dół. A, czyli to wkurwienie było prawdziwe wtedy, co wyszedłeś. No, byłem tak wściekły, że po prostu nie chciał mnie odpukać. A powiedz mi, jesteś wybuchową osobą? Jak się wkurwisz, to lecą talerze o ścianę? Nie, talerze nie, ale na pewno łacina leci. O, no okej, okay. Staram się opanować, bo czasami jest tak, że po prostu emocje biorą w górę i... Dobrze, a powiedz mi, dziewczyny na siłowni, bo tam chyba podbiłeś do jednej z tego, co pamiętam. Ona była podstawiona, czy to rzeczywiście ktoś sobie stał? Co? Czy ja nie wiem, wiesz co, mi się wydaje, że ona po prostu tam była, a ja miałem dać sobie wszystko, no i dałem. Okay, to, co mogłem na tyle, bo byłem wykończony po tych ćwiczeniach i zaraz do niej musiałem podbić, to zrobiłem. Dobra, a takie pytanie, zanim do niej no bo tam na tej siłowni były kamery, nie? Zapytaliście się tej laski, czy możecie ją nagrać, coś, czy po prostu tak podbiliście i wiesz, i z partyzantą ją nagrywaliście, jak to wygląda? Że będą nagrywani. Jeszcze raz, bo przerwało? To nie jest tak, myślę, że oni chyba wszyscy widzieli, że będą nagrywani przez telewizję, bo jest tak, że nawet jakby sobie ktoś na ulicy nie życzył, to od razu, wiesz, jest zamazana twarz czy coś, nie? Aha. Ale oni... No myślę, że nawet to ich kręciło, bo wiesz, no to nie każdy siebie zobaczy w telewizji, nie? Okej, dobra, czyli mówisz, że tam delikatna zmiana nastąpiła po tym programie. A co jeszcze chciałbyś zmienić w swoim życiu? To też jest pytanie od widzów na grupie. Jest coś, co cię wkurwia w sobie? Jeszcze raz, jakbyś mógł, bo czasami przerywa. Nie, to ostatnie pytanie, co zadałeś, bo nie słyszałem. Czy jest, no bo mówisz, że zmianę, tak, poczułeś na plus po tym programie i czy jeszcze jest coś w sobie, co ci wkurwia i chciałbyś to zmienić? Czy na pewno bym chciał być bardziej pewny siebie. No. I też dążyć do celu. Wiem, że są rzeczy, na które nie mam wpływu, ale staram się je zmienić. Już, wiesz, to co chciałbym zmienić, to już wchodzą rzeczy, na które mam bardzo mały wpływ, nie? Mhm. To co w sobie mam, to co mogę zmienić, to zmienię. Na przykład we wrześniu tamtego roku przeszedłem operację zeza. Bo ja strasznie miałem takiego zeza, że jak jechałem pociągiem, to mi się wszystko rozmazywało. Nie? Powiem ci szczerze, nie wiedziałem, że są takie operacje. Proszę? Nie wiedziałem, że są takie operacje, bo w życiu bym nie powiedział, nie, że miałeś zeza. No, niby ludzie, którzy mówią, którzy ze mną rozmawiają twarzą w twarz, mówią, że tego nie widać, ale ja często musiałem strasznie się wysilać, żeby tego zeza nie było. Nie? Dobra, a takie pytanie. Czy jesteś w stanie opisać, jak widzi człowiek z zezem? Podwójnie. Czyli po prostu podwójnie. W którym miejscu dana rzecz jest, ale mu się to rozjeżdża.
Rozumiem. Czyli nie ma czegoś takiego, że na przykład na środku jest, nie wiem, no nie, nie wiem kurwa jak to nazwać nawet, czyli ogólnie podwójnie, tak? Widzisz. I to to jest przewalone tak na co dzień żyć. Jak się rozluźniasz, to ci się to rozjeżdża. W lewo albo w prawą stronę. Ja jak leżałem w szpitalu, to widziałem dziewczynę, której oko było prawie przy nosie. No. Jedno. To sobie wyobraź, że drugie jest normalnie, a drugie tego. I wiem, że zespół polega na tym, że albo wzmacnia, albo rozluźnia jakieś mięśnie wokół, nie? Tak. To u mnie było jeden, a okrężne oko, no. Cztery. To sobie wyobraź, nie? Okej, okay, o, to sam fakt, że Z, nie? Bo kiedyś to mówię, że nie ma czegoś takiego jak leczenie Zeza. Idziesz do okulisty, dobierają ci się okulary, a jak byłem w moim wieku, w klasie szóstej podstawówki czy piątki, to takie okulary, z których się dzieciak śmiał. Ja wiedziałem, nie będę przez to przechodził koniec z okularami i w ogóle okulary też mi później wkurwiały, bo strasznie się brudziły, a mnie to pieniało. Okej, okay, a takie pytanie, bo tutaj słyszę, że notorycznie powiadomienia ci przychodzą na Discord. I co to? To fanki jakieś piszą, czy co to? Kto to? Mam tyle z grup ten i każda ma jakieś powiadomienie. Aha, nie mnie, bo wyciszyć się na tym Discordzie. Dobra, czyli możesz wyciszyć jak ktoś. No nie dam rady. A nie dasz rady. Powiadomienia przychodzą. No właśnie, nie wiem jak. A, no dobra. Ja Discorda tak tylko do czatowania na tych grupach, albo właśnie tak jak teraz. To nie słychać na razie, nie? Trochę słychać, ale to mi to nie przeszkadza. Myślę, że widzą też, nie? Dobra, tu miałem takie pytanko. Ale myślę, że ono jest dosyć retoryczne, bo w tym programie pod koniec miałeś randkę z dwiema laskami. No tak. Tak. I teraz, czy one ci się naprawdę podobały, czy tak nie bardzo? Czy z charakteru Ukrainka, z wyglądu Polka, ale no z Ukrainką ciężko mi było się dogadać, w ogóle nie znalazłem punktu zaczepienia. Kręciłem się w kółko, nie? Ale dobra, a jakbyś miał... Podało, ale... Okej, tylko jakby... Bo ile byś im dał, tak od 0 do 10? Ukrainka z 6, a Polka 8, tak. Uuu, bo pamiętam, była taka scena, jak wsiadłeś do tego Porsche i Klaudia się ciebie pyta, jakie lubisz dziewczyny i ty powiedziałeś obojętne. I ja wtedy pomyślałem, że po prostu ty masz bardzo niskie wymagania. Jak to jest u ciebie z tymi wymaganiami? Bo tutaj jak tej dajesz 6, tej dajesz 8, moim zdaniem one były bardzo ładne, to chyba masz duże wymagania, nie? Ja też... Na mnie wygląd to jest tak... Raz może mi się podobać, nie wiem, ruda, blondynka, brunetka. No nie mogę powiedzieć tak, jakie ci się dziewczyny podobają. Nie wiem, kręcone loki, rude i tylko na takie patrzę. No ja nie mam określonego typu. Jak raz mi się może podobać chude. Nie, ja wiem, ale ja nie pytam o typ, tylko czy jesteś po prostu, wiesz, bardzo wybredny, twoim zdaniem. Nie, dziewczyna musi mi się spodobać. No. Jeżeli mi się podoba, to okej. Nie jestem zbytnio wybredny, ale wiem, że no po prostu niektóre mi się nie podobają, że no, tylko je zobaczę. Dlatego ja ciężko mi było odpowiedzieć na to pytanie, szczególnie wiesz, że wsiadłem do Porsche, też ma swojego kopa, nie? Mm. Ciężko było tam ogólnie rozmawiać. Mhm, wiem. wiem. A próbujesz z las jakby poznawać dziewczyny na żywo, czy raczej w 100% przez sieć? Wiesz co, jak mam okazję, to staram się rozmawiać. Tylko najczęściej to jest tak, że siedzę długo w tym kiosku, nie, a u mnie są starzy klienci. No. Czasami dziewczyna przychodzi, tylko wiem, że ona już jest taka mniej więcej w moim wieku, czy trochę młodsza, nie, to tam próbuję zagadać coś, się uśmiechnie, nie, tylko jeżeli... Najczęściej po prostu ona albo się gdzieś spiesza, albo nie jest tylko zainteresowana. Wiem. Znaczy ja po programie tam zauważyłem, że na żywo masz o dziwo całkiem niezłą bajerkę, więc to na plus. A jak jest z podrywaniem na portalach randkowych? Często miewasz randki? Często się umawiasz z dziewczynami z sieci? Wiesz co, ostatnim razem się tak
mówiłem z jedną w tamtym roku, a to była kompletna porażka. Miałem. Przepraszam, miałem możliwość się z jedną mówić. Tylko ona trochę daleko od mnie mieszka, ale to też na takiej zasadzie, że chętnie bym nie zaczynał. Chętnie bym nie widziała w łóżku, a nie w związku. Nie? No ale kurde, powiem ci, że jak dziewczyny chcą się z tobą ruchać, to dlaczego nie chcesz z tego skorzystać? Ja wiem, że chcesz związek, że chcesz miłość, że jesteś tego spragniony. Poczekaj, poczekaj. Ja wiem, że chcesz miłości, że pragniesz tego, bo dawno tego nie miałeś, ale dlaczego nie chcesz po prostu, wiesz, trochę sobie poużyć, no, poużywać tej przyjemności? Wiesz co, bo mnie to jest tak, że ja raczej stan matki, na uczucia, nie, a seks i tak dalej, to grają drugie skrzypce, a wiem. Ktoś po prostu leciałby na moje ciało, a nie wiem, nie odwzajemniał tego, że ja do tej kobiety coś czuję, no to dla mnie to byłoby trochę co najmniej krępujące. Wiem o co chodzi, okej. Okay. Tak, może jestem starej daty, może jestem romantyk i wymierający gatunek, ale ja też mam. No. Dobra, a powiedz mi tak, czy wygląd jest dla ciebie ważny, czy najważniejszy na przykład? No wiadomo, powiesz, że charakter, nie? Ale generalnie chodzi mi o to, czy dla ciebie wygląd, w sensie, czy na przykład może ci się nie podobać z wyglądu, ale z charakteru będzie taka fajna, że będzie mogła być twoją dziewczyną. Wygląd jest ważny, ale też nie wiem, jak widzę, że dziewczyna tak faktycznie przesadza z tym wyglądem, wiesz o co mi chodzi, nie? Że tak jakieś powiększone usta czy coś, mnie to tak, no nie jest dla mnie to takie wiem, fajne, nie? Wiem, ale mi chodzi o to, że jak na przykład przychodzi do ciebie do kiosku laska, który na pierwszy rzut oka ci się nie podoba, ale zaczynasz z nią gadkę i naprawdę jest fajnie, mógłbyś być z taką osobą? Myślę, że tak, jeżeli by mi się spodobała i naprawdę miałbym o czym z nią rozmawiać, to tak. Dobra, bo to jest dla mnie ważne, na później, no. Pisałem też z dziewczynami, które były też niczego sobie z wyglądu, nie? No. Miały kijów, gdzie to, co się facetom podoba, nie? Mi też, nie ukrywam, facetem jestem. Ale jak tak zaczynam rozmowę, nie? Na przykład, no jakie książki lubisz? No ona w ogóle książek nie czyta. No to tak trochę, wiesz, no to dobra, no a filmy, no też nie oglądam. No to teraz powstaje pytanie, no o czym z taką dziewczyną rozmawiać, jeżeli ona na przykład czyta książek, nie ogląda filmów, czy nie ma jakichś zainteresowań, bo jeszcze z taką kiedyś rozmawiałem, no to co zostaje, no tylko się obściskiwać, no. Dobra, nie, no. Ja rozumiem, a jeśli już tutaj zahaczyliśmy o zainteresowania, to jakie są twoje? Moje, lubię książki, filmy, lubię też nowinki techniczne, lubię wiedzieć, co się dzieje na świecie, no często śledzę te wszystkie wiadomości i tak dalej, no ogólnie w każdym temacie bym się, prawie każdym temacie bym się odnalazł, nie? Okay. Nie jest tak, że po prostu, nie wiem, w pewnym momencie nie mam co do powiedzenia, bo no zawsze, jeżeli ja na przykład o czymś nie wiem, to staram się wyciągać od kogoś, żeby ten ktoś opowiedział mnie za ciekawy, nie wiem, można następny raz, ja bym coś poczytał o tym, byłoby coś mniej więcej to porządne. Dobra, pytanie od czatu. Czy po emisji programu zaobserwowałeś większe powodzenie na portalach randkowych? To z początku tak, jak była ta emisja, to trochę dziewczyny mnie rozpoznawały, nie? No. Ale to też było tak, że na przykład, nie wiem, czy byłaby chętna się ze mną mówić, no nie za bardzo była, bo nie byłem w jej typie, albo miała już kogoś, nie? Ale widzę, że byłem rozpoznawalny, nie? No wiadomo, żeby być cały czas rozpoznawalnym, to musiałbym się częściej pokazywać w telewizji niż tylko raz, nie? Dobrze, a powiedz mi tak, to jest kolejne pytanie od czatu. Czy masz jakiegoś faceta, który jest twoim wzorem? Jakby, czy jest jakaś osoba, że chciałbyś wyglądać tak, jak ta osoba, jakaś z internetu, jakiś aktor? Masz kogoś takiego, na kim się wzorujesz? Czy nie ma takiej osoby? Ten aktor z tego serialu.
z tą fryzurą i się tak ubiera. No, aha, tamten co mówiłeś no, wcześniej. Na Google. Jak się nazywa jeszcze raz? Tenant. David, tak? Tak, on grał też w Harry Potterze czy wkrótce. Grał w tym serialu w 80 dni dookoła świata, tym najnowszym. O, tak, on grał w Harrym. A Beskitu grał, no. Dobra, no. Dobra, okej. Okay. A jest świetny, bo w tym serialu po prostu zagrał tak jak nikt, nie? Po prostu, o. I ta fryzura to się nazywa Quiff. Jak to pokazałem u fryzjera, to powiedział, no to fajnie, że mi to pokazałeś, bo jakby mi powiedział, że irokeza, to by zupełnie inaczej to wyglądało. Aha, czyli jak byłeś u tego stylisty w programie, to nie tak, że oni ci zrobili tak, jak wiesz, oni uważają, tylko ty im powiedziałeś, jak chcesz wyglądać, tak? Ja powiedziałem, jaką chcę mieć fryzurę, pokazałem to i tak nic robić, nie? Aha, no dobra, dobra, nie, fryzurka była dobra. Dwa miesiące czy trzy. Już nie chodzę taką na odpał, tylko konkretną kasę, 6-7 dych wydaje i mam taką fryzurę, jaką chcę. To dużo, to ja 6 daję, no to nie jest zła cena. A powiedz mi, w Lola czy grasz? Jest pytanko. Kiedyś grałem i miałem taką postać, która miała jakiś taki specjalny atak, że jak pędziła po planszy, wirowała w miejscu i nikt nie potrafił jej zatrzymać, tylko nie wiem, jak ona się nazywała. Garenik, Garen. Może tak. Dobra, czyli kiedyś grałeś, teraz już nie grasz. Nie za bardzo wpłynęło, bo to grałem w gimnazjum, ale lubię oglądać, jak czasami ktoś gra, nie? Dobra, kolejne pytanko od czatu. Czy wolisz, żeby kobieta była atrakcyjna, czy intelektualnie... czekaj, jeszcze raz zacznę. Czy wolisz, aby kobieta była atrakcyjna intelektualnie, czy może fizycznie? Wiesz co... Gdybym miał tak wybierać, to wolałbym, żeby było po trochu i tego, i tego, nie? No bo trudno, żebym chodził z laską, która jest atrakcyjna, nie ma nic do powiedzenia, ale też na odwrót, nie? Wiem, o co chodzi. Czyli no generalnie wydaje mi się, że wiesz, czego chcesz. No ja mam czego chcę, tylko nie zawsze dostaję to, czego chcę, nie? Słuchaj, ja powiem tak, przed programem ta samotność mi strasznie doskwierała. Depresji, nie mogą patrzeć na ulicy, jak chodzą pary. Teraz, jak wiem, że jestem coś warty, mimo że niektórzy myślą, tam wiele osób, że nie jestem, to ja wiem, że jestem coś warty. I ta samotność mi tego nie doskwiera. Takie pytanko, tam w programie była taka scena, jak Klaudia wchodzi do twojego mieszkania i tam mówi, że Lego, bo tam masz Bugatti, nie? Z Lego chyba. A ty McLarena, Bugatti, tak. To tam... W każdym razie, bo ona mówiła, że to jest dla dzieci. Uważasz, że składanie Lego jest dla dzieci? Ci powiem tak, Lego jest dla każdego. Znaczy, ja wiem, bo ja puzzle układam na przykład notorycznie. Tylko twoją opinię jestem ciekawy. Bo ona tam mówiła, ona chciała ci narzucić, żebyś tego nie robił, bo to jest dziecięce, żebyś wziął się za coś normalnego, dała ci jakieś pierdolone książki motywacyjne. Jak ty, co ty o tym myślisz? Ja uważam tak, jeżeli ktoś ma pasję, no moim jest Lego, tylko on jest trochę kosztowny, nie? No bo jest. Wiadomo, tam droższy, za bardziej rozbudowany, to trzeba kasę wybłonić. Lego to jest, są najstarsze klocki, jakie ktokolwiek pamięta, nie? No jak ktoś lubi, to chce układać, nie? I są takie zestawy, których dzieciak nie ułoży, żeby no tak. Nie wiem co. Mhm. No, trudno, żeby dorosły się bawił jakiś... No dobra, może się bawić, bo lubi, nie? Ale Lego jest dla wszystkich, nie? No, okej, okay. O to mi właśnie chodziło, czy ty nie zaprzestałeś tego układania, nie? Wiesz co, nie zaprzestałem, ale jak ja mam kasę, to nie kupuję. Kupuję to. Okej. Okay. A pytanko, czy masz dalej jakiś kontakt z tymi ludźmi z telewizji? Z Klaudią. Naprawdę masz z Klaudią kontakt? Czasami piszemy, jak chce się jej zapytać, czy po prostu jakieś tam na Instagramie pytania rzuca, ja odpowiadam, wiesz co, nie? Aha, czy zadaję jej pytania,
miał ono odpowiadać. Dobra, no to w takim razie jakbyś miał ocenić całą postawę Klaudii. Uważasz, że ona była w porządku? Jak tam kamery na przykład gasły, to ona była w porządku według wobec ciebie? Czy była taka, wiesz, taką gwiazdeczką tam chodzącą? Co to nie ona? Wiesz, ja ją tyle co poznałem przez dni, to ona jest bardzo, bardzo otwartą osobą. Wyrozumiałą, jest wrażliwa. Tylko tego, no wiadomo, no w telewizji pokazali najlepsze kawałki, żeby była oglądalność. Ona mi strasznie pomogła. Ona powiedziała, że strasznie w mnie wierzy i to było coś, co, czego mi było trzeba. Bo i tak poza kamerami, tak? Po prostu na odwal zrobiła co chciała i poszła, to nie wiem, czy 10% bym z tego zyskał, co teraz mam. A, czyli w porządku, laska. Tak. Jak ją bliżej poznać, to tak, no wiadomo, że każdy ocenia jakoś po wyglądzie. Tak, no, ile my, razy... i my też oceniliśmy po wyglądzie tutaj bardzo surowo. No i wiesz, i zaraz po emisji oni też po niej jechali, że bus tak i tak dalej, i też było tematy, bo myśmy z kumplem też na streamie oglądali zaraz po premierze w internecie. I tam jego też widzowie mówili, że za mną byli, a jej się czepiali, że ona się czepie, że jak gram w gry, wiesz, Lego układam, oni tak, no jakby ona do mnie przyszła do pokoju, to chyba w szał padła, nie? Tutaj pokazuję dla widzów, że to jest ten program, to są szoty, można sobie obejrzeć. DTV, właśnie rozmawiamy tutaj z tym chłopakiem. No tego ten pokazali z tym tatuażem, że był szot. Widziałem tylko, że z samochodem i z leżakami. Bo mam na telefonie twój live, nie tylko wyciszony. No. A tam w ogóle z tym tatuażem to ja byłem... To była najtrudniejsza... Właśnie. Właśnie, i tu jest pytanie od czatownika. Ja może przeczytam całe. Spytaj, czy on będąc w programie uważał, że to co każą mu robić, rzeczywiście mu pomoże. Na przykład wykrywacz kłamstw albo ten tatuaż. Co z tatuażem to mnie kompletnie zaskoczyli, że ja nie wiem co powiedzieć. Próbowałem na wszystkie sposoby w ciągu sekundy się z tego wymigać, nie wiem, powiedzieć, że tego nie chcę wyjść, nie, bo to niekulturalne. Pociągnąć temat, okej, okay, może jakoś przejdzie, nie będzie wyglądało, że nie chcę, że jestem niewdzięczny. A, pójść, czyli nie miałeś czegoś takiego, że telewizja ci kazała to zrobić, no bo jesteś w telewizji i musisz poddymiać. Nie było czegoś takiego, miałeś wolną wolę. Kazali robić, tylko ja po prostu w pewnym momencie byłem w takim stanie, że oni mi to wszystko przygotowali, a jak od razu odmówię, to wyjdę na niewdzięcznego typa, nie? I to wiem, że widzowie też od razu potwierdzili, no jak, oni mu tatuaż chcą zrobić, gdzie to kosztuje masę pieniędzy, ludzie się zatną, żeby to zrobić, a on po prostu rzuca temat, nie chce i to wychodzi na dół. No dobra, ale czy uważałeś, że da ci coś, te wszystkie rzeczy coś dadzą, coś ci pomogą? Ale co, ten wykrywacz kłamstw? Na przykład, wierzyłeś, że coś ci to pomoże? Wiesz co, ja przede wszystkim nie chciałem w tym programie kłamać, bo jeżeli bym kłamał, to nie byłoby sensu w ogóle tam być. A ten wykrywacz kłamstw to też była walka z samym sobą, nie? Musiałem się tam przyznać do tego, czego nie chciałem, do tego, czego, co zaniedbałem, nie? Bo jeżeli czegoś przyznajesz i tego żałujesz, to znaczy automatycznie u ciebie się powinno włączyć coś takiego, że chcesz to zmienić, tak? Coś w tym kierunku, żeby było inaczej. Tak, no ale mimo wszystko moim zdaniem bez sensu był ten wykrywacz kłamstw. Znaczy, sensem czy bez sensu, że mi to było obojętne, no bo jak ludzie mogą mnie ocenić, nic o mnie nie wiedzą. Nie? To znaczy wiem, że 45 minut i większość ludzi uważa, nie. Że... Ale to mi nie chodzi o innych ludzi, nie? Tylko jak ty to postrzegałeś. Ja to postrzegałem też jego wyzwanie. Bo przyznać się do pewnych rzeczy przed tyloma ludźmi, którzy tam byli i tysiącami, którzy to oglądali, bo nie wiem jaka była oglądalność, nie patrzyłem. No to też jest wyzwanie i skok na głęboką wodę. Dobra. Potrafił sklecić zdania przy nieznajomych, a do takiego poziomu.
Wiem. I wiesz co, ja ci będę wchodził w zdanie, bo lubisz gadać, widzę, także nie miej mi tego za złe. Ale Ja ogólnie tutaj... byłem u ciebie na live być, bo praktycznie to jestem tak pierwszy raz u kogoś na live, tak, że gadamy, widzowie nie mają jakieś pytania i to oglądają. A, czyli ty oglądasz live'a, tak? Proszę? Ty oglądasz live'a. No live'a mam włączonego na komórce, nie? Na Okej. Okay. uciszonym patrzeć tam na ekranie. Jest, nie, Okej. że widzowie coś chcą o mnie wiedzieć, jakieś pytania zadają, a nie, że o jakiś, nie wiem, przyszedł nudziarz na streama, to już Nie, nie nie. będę. Wiesz, bo Nie jakby ten program jest jest. bardzo mało znany, nie? Także ludzie po prostu nie wiedzą, o co chodzi. Ja sam nie wiedziałem, co to są wyjadacze. To jeden widz strzelił, zobacz wyjadacze na YouTubie. Mówię, kurwa, zajebiste. No i oglądałem. W każdym razie odnośnie wykrywacza kłamstw, bo w telewizji były trzy pytania tylko podane. Ich było więcej, czy tylko były te trzy? To Aha. były pytania, które ja po prostu nie chciałem, żeby były Na wizji. puszczane w eter. A możesz się podzielić, jakie to były pytania? To były takie osobiste i dotyczące osób moich bliskich. A możesz To tutaj było takie pytanie, uchylić rąbka? albo czy coś, to musiałem powiedzieć, że zgodnie z prawdą, tak? Ale no nie zawsze kłamstwo się bierze z tego, że ktoś jest złośliwy. Nie, Nie, ja rozumiem, ale czy możesz takie pytanie tutaj nam powiedzieć, jakie ci zostało zadane wtedy? I jeszcze raz, bo nie słyszałem. Czy to było takie pytanie? To tego nie było na. Tylko musisz jeszcze raz, bo czasami przerywa pierwsze słowo u ciebie. Czy kogoś okłamałem? Aha, takie Takie pytania. było A nie, pytanie. no, to chyba każdy kogoś okłamał, nie? To no takie na chillu. Kogoś bliskiego. I czy celowo? Czy celowo kogoś z bliskiego okłamałem? Jezu, widzowie, to nie jest mój Discord. Naprawdę, to u Michała ten tak nawala powiadomieniami. Dzięki Aksu za subika bardzo. Discorda, jak wyłączyć dźwięki z powiadomień. Wiecie, jak wyłączyć dźwięki z powiadomień? Na Discordzie? O, czekaj, czy wyłącz wszystkie. Niech zmieni dźwięki. Status na przykład. Nie powinno żadnego dźwięku być. Albo status niedostępny, ale no dobra, to zobaczymy. Dobra, chyba jest w porządku. Już nie. Sorki, bo ja z Discorda nie korzystam tak często jak ten, nie? A z ustawieniami w ogóle pierwszy raz tam wszedłem. W ogóle nie wiedziałem, że można wyciszyć wszystkie powiadomienia, jakie. No to będziesz miał spokój. W ciągu dnia też mi nie będzie nadawać. Okej, okay. Pytanie z grupki. Czy przedstawili ci, jak ten program będzie wyglądał, jakiś zarys, czy po prostu wrzucili cię na głęboką wodę? No, przepraszam. Przedstawili mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Że będę miał mentora i on będzie mi pomagał przez rozmowę, nie? A te wszystkie sceny, to był żywioł. Ja nie wiedziałem, jaka scena jest zaraz. To będę musiał robić z kimś z boczem. To było żywe. Rozumiem, rozumiem. A powiedz mi, a było dużo dubli? Znaczy, my nagrywaliśmy jakieś takie sceny, wiesz, chodzenia czy czegoś, ale nie, rozmowy były na żywioł i nie były powtarzane. Nie były powtarzane. Znaczy, jak coś było głośne czy coś, to musiałem powtórzyć swoją kwestię, jakby głośno. Okej, okay. O to ciekawe, bo myślałem, że tam bardzo dużo dubli było, wiesz, coś nie wyszło, coś źle powiedziałeś, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie byłby program typowy show randkowy, tylko jakieś ukryte prawda, nie? A to już w ogóle, to jest totalna fikcja, nie? Grałbym kogoś, kim nie jestem, wiesz, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Okej, okay. Bo myślę, czy jeszcze coś zadawać jakieś, bo już gadamy, wysila? Ty, co? 45 minut już gadamy, więc myślę, czy już zostawić ten program, czy jeszcze jakieś pytanie mnie trapi, ale wydaje mi się, że chyba wyczerpaliśmy temat. Jak coś tutaj się jeszcze pojawi na czacie, to dopytam. W każdym razie... Nie chciałeś dzisiaj początkowo jakby ze mną tutaj rozmawiać, bo mówiłeś, że masz doła. Że coś w twoim życiu się tam odjebało.
I później. No ogólnie powiedziałeś, że wychujali cię na pieniądze. No, można by tak powiedzieć. Dobra, i teraz chcesz powiedzieć w jaki sposób? No, po prostu swojej osobie zaufałem i się okazało, że to był skam. A chcesz się ten opowiedzieć o tej sytuacji? Bardzo chcę, żeby rodzice wiedzieli, ale to mniej więcej coś, to co ty z tym typem donation, tego, że nie było w inwestowaniu w kryptowaluty. Nie? Aha, kryptowaluty. Okej, dobra. Pewnie zyskał. Dobra, i teraz tak. Dlaczego do siebie napisałem w ogóle i chciałem z tobą porozmawiać, bo trochę mi się tutaj żal ciebie zrobiło, bo no nie dostałeś takiej pomocy, jaką myślałem, że dostaniesz w tym programie. Widzę w tobie delikatny potencjał i chciałem ci trochę pomóc, żebyś sobie jakąś laskę znalazł, bo tym się, no jak powiem, że tym się zajmuję zawodowo, to trochę przesadzam, ale oczywiście pomagam tutaj widzom, jak tam zagadać do lasek i tak dalej, już kilka związków zeswatałem. I chciałbym ci kilka triczków sprzedać. I teraz pytanie do ciebie, czy mógłbyś mi wysłać jakie zdjęcia, jakie używasz na tych portalach randkowych? No dobra, no nie ma sprawy. Insta albo... Bo na Insta to jest jedno z tych zdjęć, jakie używam. Dobre masz na Instagram. Czy mogę pokazać twojego Instagrama? No możesz. Dobra, to już sobie zrobiłem. Bo kumpel mi zrobił w lecie czy w jesieni taką sesję w lesie. No, bardzo dobrze. Tego... Właśnie bardzo dobrze. Sesje zdjęciowe są świetne. To jest super foto, no. Mniej więcej takie randomowe. To pierwsze, jakie tam masz, to było z programu. Aha, tak, pamiętam to, no. To najstarsze, to To z programu. O, jeszcze Klaudia nawet skomentowała, no. A powiedz mi tak, dobra, to wyślesz mi wszystkie zdjęcia, jakie dodajesz na swoje portale. Nie dodawałem, to było właśnie z tej sesji z tą bluzą. Wiem, czerwą, ale po prostu ja chcę zobaczyć, jak twój profil wygląda, jaki masz opis, wiesz, jakie masz ustawienie i to wszystko. No dobra, to ci podeślę tam teraz, czy... Nie, nie musi być teraz. Chciałbym to i chciałbym zobaczyć, jak wyglądają twoje rozmowy. Moje rozmowy wyglądają najczęściej tak, cześć, czy masz ochotę porozmawiać, poznać się. No tak wiesz... Wiem, tylko słuchaj, zrobisz mi screeny swoich rozmów. Generalnie tylko początek mnie obchodzi. Możesz to zrobić? Ja tego nie pokażę dobra, na live'ie. Wiesz, to już tak poza jakby wywiadem, po tym wszystkim. Zdjęcia bym chciał, chciałbym zobaczyć te właśnie początki rozmów i chciałbym zobaczyć pary, które masz. No dobra, no to też trzeba zrobić. Dobra. Tam na Badu, tak? No, no obojętne. Z Badu też ogarniam, także luz. Słuchaj, a ta mod... Czekaj, na Instagrama ona się tak dziwnie nazywa. Czy Dałcze z Milandia to jest twoja widzka? Tak. A co z nią? No bo ona na Instagramie mi lubiła, ja tam jej odpisałem, że fajnie wychodzi na zdjęciach i napisała, że no czekamy, myślałem, że to jest jedna z twoich widzów na tym. Tak, ona zajęta jak coś. Ale widzka moja, no. No ja wiem, ale zapytałem, czy ona jest z twoją widzką, czy się z tobą zna prywatnie. A, no spoko. Jeszcze pytanko takie, czy myślałeś nad okularami? Bo okulary to jest fajny gadżet. Lepiej człowiek wygląda. Myślałeś nad czymś takim? Okulary mnie trochę wkurzają, bo one się tak brudzą, wiesz. Brudzą się jak cholera. No. Ale myślałeś, przymierzałeś, byłeś w dobrym sklepie z okularami? Co, jak na przemyśl z okularami, to nawet w dobrych sklepach. Bardzo mi się podobają takie kwadratowe okulary. Nie takie okrągłe, tylko takie kwadratowe, jak takie. No,
fajnie wygląda. Dobra, a powiedz mi, czy ty się do Rzeszowa wybierasz? Wiesz co, nie mam interesu, ale jeżeli kiedyś miałbym, to może mogę się wybrać. A co, proponujesz spotkanie? Czy chciałbyś aerialka zrobić ze mną? Wiesz co to jest, aerial? Tego nie wiem. Że jakby streama, ale takiego z miasta, że sobie chodzimy, wiesz, nagrywamy wszystko. Aha, no spoko, tylko musiałbym wyczaić termin, wiesz, przez to co dzisiaj się stało, to No. muszę pewne rzeczy podkładać w czasie. Nie, to ja nie mówię, że jutro czy ten, bo to z mojej strony też wymaga przygotowań. Przede wszystkim muszę sobie internet ogarnąć. Czyli byłbyś na tak. No pewnie, no czego nie. To zawsze, wiesz, wyrwanie się trochę z... Tylko wiesz co, to najpewniej byłoby w weekend, bo w tygodniu jest ten, no, okej. Wiesz, kiosk. Wiem. Aha. Dobra. A powiedz mi, jak u ciebie z tym prawo jazdy jest? Miałeś podejście, uczyłeś się? Wiesz co, no miałem go robić, ale pewne wydatki niestety poszły w... no po prostu... Wiem, kaski brakuje, Nie, to... rozkminić. Kiedyś do tego dojdę, mam nadzieję, że przed urodzinami. No, ale mogę. No, prawo jazdy to jest, później samochód, go utrzymanie, wiem. Nie wiesz, co chodzi. Wiem. Prawo jazdy jest ważne, nie? Okej, okay. Dobra, ja mam pewien pomysł na to wszystko. I teraz, no. Było zostać maszynistą. Maszynistą byłoby. A właśnie ty, bo ty tak, ten kiosk to z rodzicami prowadzisz. Tak, z mamą. A nie myśla, a jest w ogóle no, możliwość. A jest możliwość, żebyś sobie inną pracę znalazł, czy musicie we dwójkę kiosk robić? Szukam cały czas, tylko na przykład była taka praca bardzo niewdzięczna i dostałem tak po dupie za nią, znaczy nie fizycznie, tylko psychicznie wykończeni. Rodzice też byli poddenerwowani jako taki kontroler parkingowy, nie? Kasa była niezła, to ci powiem, ale za jaką cenę psychicznego wykończania, to w życiu bym się na to nie zgodził drugi raz. Okej, okay, a masz jakieś studia, jakieś kwalifikacje, kursy? Myślę, no tylko tą policjalną, nie administrację. Rozumiem, czyli studiów nie masz, niby tak? Tam Tylko na policjalną. Przykład, będzie po tej policjalnej, a później się okazało, że żaden pracodawca na tę policjalną tak naprawdę nie patrzy, nie? Dobra, jeszcze tutaj puszczę dla widzów, żeby wiedzieli mniej więcej o co chodzi. Z tym jegomościem tutaj sobie rozmawiamy. Dobrze, dobra, czyli to mamy zrobione. Coś jeszcze się chciałem pytać. A może ty masz jakieś pytania? Jak tak oglądałeś tych wyjadaczy, to pooglądaj kolejne odcinki, bo w kolejnych odcinkach taka miazga leci, że... A powiedz mi, bo drugie sezony pewnie będą. Oni mówili, że jeszcze cię będą brać? Może do jakichś innych produkcji, czy nic nie mówili? Chyba nie będą raczej. Jeszcze raz? Chyba raczej nie będą, bo... Aha. Chyba raczej nie będzie drugiego sezonu, bo oni się później, jak nasze wyjadacze się skończyli, oni zaczęli robić castingi do tych projekt kupić i tak dalej, wiesz, oni się bardziej w tym kierunku zaczęli nakierunkowywać, żeby pomóc bardziej tym, którzy są na przykład jakiś, mają te zespoły Aspergera. A ty jesteś normalny pod tym względem, tak? Nie masz żadnych takich schorzeń? Nie mam, no jeżeli o to chodzi, to nie mam, wiesz, no każdy jak ma doła, to jest czasem smutny, nie? Ja no wiem, czyli nie, żadnych leków nic nie bierzesz, wszystko jest okej tam w głowie. Nie. Dobra, a na siłownię jeszcze chodzisz, czy to po prostu był taki krótki epizod w programie? Ale no, mówię, wtedy też miałem tą drugą pracę. No to jest przemówiłem. Co z kiosku, to od razu leciałem tam, jak stamtąd, no ja ogólnie miałem tam taki, luźny grafik, nie? Że mogłem na przykład na 2 godziny od 7 pójść, później do kiosku, z kiosku tam, praktycznie do domu przychodziłem gdzieś koło 17, nie? To sobie dali jeszcze kolację, jakiś odpoczynek, to gdzie na tą siłownię chodzi, nie?
Dobrze, nie, rozumiem, tak myślałem, że tak odpowiesz. A powiedz mi, czy... Już za mną to, co zaplanowałem, to miałbym więcej czasu i dla siebie jakieś te marzenia, czy nawet pojeździć po Polsce, a tak to jest lipa i muszę znowu kminić, jak to wszystko ogarnąć, nie? Wiem. A masz jakieś pytanie do mnie? No ogólnie, czy właśnie jak mówię, że jesteś tym streamerem, nie? Ja tam później wszedłem na tego twojego Twitcha, dam ci suba z Prime'a, żeby zobaczyć. Dałeś jak... subika? No z Prime'a akurat, bo mam Amazon Prime, nie? I o, tam jest... no to dobrze, no to dzięki. A jaką masz nazwę? No właśnie te Drakarios coś tam, bo ogólnie z gier mam niki, nie? Aha, o Jezu, teraz będę mówić, że zarabiam pieniądze na tobie. Ale wiesz, no szukałem, bo tak głównie grasz w jakieś te LOL, World of Warcraft, już nie. Tak, coś takiego? Nie, już nie, powiem ci. Już LOL mi za bardzo na banie siadał i staram się w niego nie grać. Teraz sobie chilluję, oglądam sobie YouTube'ka, jakieś TTV, gram se w God of War'a teraz, oj, tak sobie klikam. Ale w każdym razie, bo nie wiem, bo ci przerwałem, czy jakieś pytanie do mnie było. Co, nie wiem, miałem zapytać, czy właśnie tak, bo też mi przeleciały te transmisje, że siedziałeś na tych portalach i też tam szukałeś dla widzów tak. Dziewczyn. Czy to tak od dawna się zajmujesz i to jest takie twoje hobby, czy to tylko robisz, jak masz wolny czas? Powiem ci tak, Tindery dla widzów to jest, można powiedzieć, no taki specjalny content na streamach. Więc no raz na jakiś czas po prostu robię tam, raz na miesiąc czy coś. Czy od dawna? No od 5 lat. O, no to długo. Tak, ty, długo. Ciebie nie wyczaili, nie? Może ty byś został tym mentorem. Tak, ja mówię, kurde, mnie dajcie do tego programu, ja bym był 100 razy lepszy od tych, wiesz, od tych pajacy. A, bo tutaj piszą, żebym zrobił... No. Tego odcinka, nie? Jeszcze raz? Mówiłeś, że ty byś był lepszy od tego gościa z pierwszego odcinka. Chłopie! To tak jakby ktoś... 100 razy byłbym lepszy. To oni to się nie umywają do mojej potęgi. Może dostanę jakiś angaż, zobaczymy. No tam zrobię, pokażę im, jak się poddymia. Pytanie jest do ciebie takie. Tylko to jest takie... Kurde, może jest duża szansa, że to się nie uda. Ale na przykład jakbym chciał zrobić Tindera z twojego... z twoimi zdjęciami. Co ty na to? Wiesz co, mógłbyś spróbować, tylko nie wiem, czy Tinder przez ten ban u mnie, on by nie wyłapał. Nie będzie, bo ja na swój numer telefonu to zrobię. Aha, no dobra, to zobaczymy. Wiesz co, ja tak w ogóle myślę, że jakbyśmy się spotkali w Rzeszowie, to może ty byś też porobił parę zdjęć mi takich. Jeśli ty wiesz, jak to ogarnąć fajnie. O kurwa, wiem, co byśmy mogli zrobić. Ale to już jest grubo, to już jest w chuj grube. Moglibyśmy pojechać do mojego fotografa i zrobiłbyś se foty przy mojej furze. No ale... spoko, tylko wiesz, z kasą by poszło. Że... Ale ty o hajs się nie martw, kurwa, to przecież ja bym ogarnął, tak, żeby nie trzeba było płacić. Za sesję jakiś ten, to nie wiem, ale wiesz co, no pomysł zajebisty. Kurde, to by, o to już jest to gruba rozkmina, nie, bo to wiesz, później, bo to nie jest takie fajne, jak się wydaje, bo później laski będą cię chciały wykorzystać, nie, a ty chcesz co innego, ty nie chcesz ruchać dziwek, tylko ty chcesz miłości. Czy tak naprawdę tak wyruchać laskę, nie, no fajnie, przyjemność była, ale jeżeli nic z tego dalej nie będzie... Ale ruchałeś normalnie już, nie? Tak, wiesz, jakieś typiary. Prawie prawiczkiem. Jeszcze... Była taka sytuacja kiedyś, że prawie przeleciałem laskę, ale w ostatniej chwili oboje się wycofaliśmy, nie? Aha, czyli prawie... No jesteś jeszcze tak? Jeszcze nie robiłeś? No, jeszcze nie... Wiem, to pewnie tak dlatego cię nie ciągnie, nie? Pewnie dlaczego cię nie ciągnie. Wiesz co, ja nie mówię, że mnie nie ciągnie, ale ja też wiem, że też chcę czegoś więcej. Nie mówię, że jak
poznam jakąś laskę i stryknie nie ten, wiesz, nie wybuchnie namiętność, że się powstrzymam, bo może tak nie być, nie? I faktycznie fajnie będzie z nią przed tym pierwszy raz, ale nie tak, wiesz, no, powiem ci tak, ostatnio, znaczy ostatnio, w ostatnich tygodniach właśnie do mnie pisała taka dziewczyna, która mnie kojarzyła z tego programu. No. I on mówi, że ja jej bardzo odpowiadam, wiesz, że mogę by się chciało mówić. I ja mówię, no to dobrze, no to możemy się umówić, wiesz, pochodzić na jakieś spacery, poznać się do kina czy coś. Ona mówi, ale po co się poznawać, jeżeli można pewne tematy przeskoczyć? I mówię, co można mieć? Mówisz, od razu możemy pójść do łóżka. Mówię, co ty jeżeli... gadasz? Nie, nie wierzę. Nie, masz tą rozmowę? Wiesz co, już się nie odzywał, ponieważ sobie kogoś znalazła, ale ważne było to, że ona w ogóle pisała, że nieważny dla niej wygląd, rozmiar i tak dalej, czy chudy, czy gruby, no to ja sobie myślę, kurwa. No, ja pierdolę, ma... ty masz większe branie ode mnie, kurwa. No a jak? No to do mnie żadna tak nie pisze. Ale to był wyjątek od reguły. A, nie bądź taki skromny, na pewno, że nie był. Ale poważnie, wiesz, mnie takie teksty trochę odstraszają, bo jeżeli ktoś od razu do mnie mówi, że po co się poznawać, jak można od razu, wiesz, skoczyć komuś do łóżka, to też jest takie... No, ja jestem ciężki temat, wiem. Znaczy tam, wiesz, ciężki, oryginalny, nie? Ja lubię oryginalnych ludzi bardzo, ja nie lubię takich pospolitych. Może tyle oryginalny, co starej daty, nie? Bo ja tak czuję, że wiesz, ja inaczej myślę niż inni, wiesz, nie mam priorytety, bo niektórzy mówią, stary, kurde, jak, dlaczego ty tak myślisz, nie? Też możesz iść, poruchać i tak dalej. No, dobra, mógłbym, ale jeśli mi na przykład zależy, żeby z tą osobą później być, czy na niej polegać, a ona by chciała tego wiadomo czego. Kurde, a dobra, powiedz mi tak. Jak jest z jak młodą laską mógłbyś się spotykać? Jest jakaś taka granica wiekowa? Musisz jeszcze raz, bo nie słyszałem. 24, tak. 24 to najniżej, 23. Tak? 23 jeszcze przejdzie, ale to, no mówię, no żeby tak było mniej więcej komfortowo dla mnie dla niej. Wiem, dobra, no to tak w porządku. Chciała się ze mną mówić, a miała 10 lat mniej, nie? Ty mówiłeś podczas, tak, czytam czat teraz. Ty mówiłeś podczas oglądania, żebyś go na kurwy zabrał. Tak, bardzo chętnie bym go zabrał na kurwy, ale chyba nie chcesz. No w sumie. No. Raczej bym z takiej opcji nie skorzystał. Ty, no właśnie, jakbym ci postawił prostytutkę, chciałbyś, wiesz, jak Rafoniks, to zrobić normalnie z prostytutką pierwszy raz, czy nie? Taką fajną, wiesz, taką naprawdę, kurwa, top. Jest to fajną jak fajną, ale... Nie, raczej nie. Nie, dobra. Desperat nie jest. Co, zbierać kasę i pójść, to nie jest jakiś problem i ten, ale... Wiesz, o co chodzi, nie? Wiem. Kurde, okej, okay, czyli w tę stronę. Dobra. Tak. Nie no, ale zobaczcie, gadka bardzo naturalnie mu idzie, super się chłop wypowiada, nie brzmi, żeby się jakoś wstydził czy coś. Zwykły, normalny chłopak, któremu mam wrażenie, że niczego nie brakuje, wyłoszczyć mu bajerę i chłop sam zdobędzie, co będzie chciał. Tak, ja czuję potencjał właśnie w chłopie, bo jak tam na siłowni, to ja mówię, baba się zaraz rzuci na niego. Taka bajerka poszła, ale przez kamery chyba tego nie zrobiła. Ja po prostu często improwizuję, nie? Dostosowuję się do sytuacji. Dobrze. I robię to, co na tą chwilę się wymaga. Nie, nie mam jakichś plan i gadam byle co mam sobie zaplanowane, a nie pasuje do sytuacji. Nie? Czaję. Może to jest dobre, nie? Okej. Jeszcze tak czytam. Dobra, no kurde, wydaje mi się, żeśmy przegadali chyba. Wszystko, co chciałem, dopytałem.
Także co masz mi wysłać, to wiesz. Można by spróbować tego Tindera. Znaczy, zanim zrobimy tego Tindera, ja po prostu zrobię konto, ustawię tam po swojemu opisy i wiek i to wszystko i zobaczę, ile będzie par. Jak będzie dużo par, to zrobimy tego streama i coś ci spróbujemy ogarnąć. I no. Bo na żywo to ty sobie dasz radę. Tylko wydaje mi się, że masz słabą barierkę internetową, że nie wiesz jak pisać. Ale to już zobaczę, jak mi podeślesz. No i jeszcze to spotkanie się kiedyś tam ogarnie, no. Może w No. czerwcu nawet, no zobaczymy. Stream z siłki też mógłbyś zrobić ze mną, nie? Raczej takiego czegoś nie wyślę. Ale, a, To że co on tam kutasa? napisał. No to nie tacy są, to No. zboczeńcy. A ile masz par? Dużo masz par? Ogólnie, jak nawet mnie z kimś sparuje i ja na tej osoby piszę, to on mi Nie odpisuje, więc nie odpisuję. wiem, Ale czy to... dobra, ale czy dużo par masz? Zobaczmy, zobaczę. Są... Najczęściej są takie... Z dopasowań mam z najświeższych 4, 8... 12, ale żadna mi nie odpisuje, więc to jest takie jakby puste, nie? Wiem, o co chodzi. Dobra. Dobra, dobra, dobra. No podeślesz mi to, ja ci tam powiem wszystko. Jak to będziemy robić? Dobra, czy jeszcze jakieś pytanka do mnie? Raczej nie. Już tam będę też powoli leciał, muszę Tak, no iść bo już do godzinę lokalu. gadamy. Myślę, że wystarczająco. Także ja mówię, jak coś, to sobie oglądnij następne odcinki wyjadaczy, bo na pewno nie pożałujesz, bo niektóre to, mówię, taki sztos dają, No że... dzisiaj trzeci lecimy właśnie, za chwilę trzeci odpalamy odcinek. Zobaczymy, co tam będzie. Jak coś, to czekaj na 11. 11 to jest po prostu taka Rozpierdoli, a skąd ty petarda, wiesz? A że... skąd ty wiesz? Ja oglądam i wiesz, mówię ci, no... A, no dobra. Nie chcę ci spoilerować. Dobra. Wejdziesz, to zrozumie, dlaczego mówiłem, że jest taka petarda. Dobra. Dobra. To dłużej w takim razie nie zabieram ci czasu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jesteśmy w kontakcie. Jak coś nie będziesz wiedział, to pisz. Serduszko dostałeś? Duszka. Dwa. O, Trzy. dwa. Proszę bardzo, to Dziękuję. jest. Cztery. No i 100 obserwujących. Kurde, kupię ci tu tak z 10 koła obserwujących irańskich i zaraz będziesz pisał do lasek na Instagramie. O, 6. Dobra, ja już też ci czasu nie zabieram, to pozdrawiam twoich widzów i dziękuję, że przyszliście i dziękuję Endeavor za powodzenie i ten, dziękuję, że mieliście do mnie jakieś pytania, jak jeszcze kiedyś będą mógł, widzowie będą chcieli, żebym wpadł na streama, to nie ma sprawy, jak Spoko. coś to ten. Spoko. No myślę, że jakiś kontencik można porobić. Nie ma problemu. Dobra, Także no to w bez... kontakcie, ja ci tam wszystko powiem, wytłumaczę jak to do tych lasek. No to. Pewnie jutro ci podeślę, wiesz, Dobra. bo teraz Dobra, chodzę. dobra. No to na razie w takim razie. Do następnego. No, papa. Pa, pa.